Szanowni Państwo, przejdziemy do serii pytań, gdyż jest bardzo wielu chętnych, dlatego ustalmy zasady. Jedno pytanie na jedną redakcję. Chciałbym, aby możliwie największa grupa dziennikarzy miała szansę zadać pytania. Bardzo proszę, pierwsza redakcja, pierwsze pytania. Dzień dobry Panie Prezesie, dzień dobry Panom, jak sobie wnioski fakty TVN. Panie Prezesie, chciałbym zapytać, czy TVP powinna dalej mieć prezesa na telefon, telefon polityka? Na pański telefon i to w środku nocy, właśnie o 3 w nocy. Tak było, sam pan o tym opowiadał. Czy tak powinno być dalej? Panie redaktorze, to było tak, jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem taki bardzo pewien tego. Otóż ja wróciłem właśnie o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co w telewizji. Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo byliśmy razem w Krakowie, wrócił marszałek Czerwiecki. O 3 w nocy, panie Tak, prezesie. O 3 w nocy, więc zadzwoniłem do marszałka Czerwieckiego. No i marszałek Czerwiecki mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do 2 osób, no ale one spały, nie odbierały telefonu. I po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do Joe Bidena, prezydenta Ameryki. Na nic to się nie zdało. Zadzwoniłem więc do papieża. Ojcze Święty, Tusk wygasił telewizję. Nie ma jedynki, nie ma dwójki. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Panie redaktor, umawialiśmy się na coś. Szanowna pani redaktor. Dzień dobry, Joanna Mąkosa, Radio Z. Ja, ponieważ tutaj koleżanka nie zdążyła dopytać, bo został włączony jej mikrofon, chciałam zapytać pana prezesa o ten gest Kozakiewicza w Sejmie, pokazany przez Mariusza Kamińskiego w stronę posłów Koalicji Obywatelskiej. Czy tak powinna wyglądać debata w Sejmie? Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza. Znaczy wiem, co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam tę piękną chwilę, która cieszyła nie tylko Polskę, ale kawał świata. Natomiast nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest po prostu jakiś element, no nazwę to bardzo łagodnie i elegancko manipulacją. Dziękuję panu.